Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Przy zakupie minimum 1 tony węgla drewno-rozpałkowe opakowanie 17 litrów za złoty 23 opakowanie. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Noworoczna promocja w sklepach firmowych Fabryki Haft. Firany dziane i haftowane w metrażu i konfekcjonowane. Obrusy żakardowe i plamoodporne. Bieżniki i serwetki i wiele innych. Wszystko o 25% taniej. Zapraszamy do naszych sklepów. Kalisz, ulica Złota 40 i ulica Fabryczna 6. Promocja trwa do 28 lutego. Fabryka firanek i koronek Haft. Łączymy tradycję i 140 lat doświadczenia z najnowszymi trendami. Paulina Sadowska-Owczarek, witam Państwa. Pora na weekendowy przegląd wydarzeń. Nadal nie ma konkretów w sprawie pływalni na osiedlu Dobrzec. Pewne jest to, że nie będzie reaktywacji basenu Delfin. Pewne jest też, że miasto wydaje kolejne pieniądze w tej mglistej sprawie. Działania urzędników wokół basenu na Dobrzecu idą w żółwim tempie, podobnie jak procedura zgłoszenia sprawy do prokuratury. Równo miesiąc temu prezydent Sapiński zapowiadał zawiadomienie śledczych, ale do dziś taki dokument do prokuratury jeszcze nie trafił. To kolejny odcinek w smutnym serialu Co z basenem Delfin? Miasto zamówiło wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania koncepcja krytej pływalni rekreacyjnej na osiedlu Dobrzec. Dokument będzie kosztował 20 tysięcy złotych. Kwota spora, ale w porównaniu z 1 milionem, które miasto wydało na kupno Delfina, to niewielki ułamek. Urzędnicy rozpatrują teraz opcję budowy nowego basenu i niewykluczone, że na innej działce niż stoi Delfin. Jego los jest już przesądzony. No wszystko wskazuje na to, że będzie rozebrany ten basen. I na tym samym miejscu powstanie. Okazuje się, że miasto kupiło Delfina nie mając pełnej, a prawie że żadnej wiedzy o jego stanie. Dopiero dziś wychodzą na jaw sprawy, które wydają się wręcz niewiarygodne przy inwestowaniu tak dużych publicznych środków. Delfin po prostu się sypie, można stwierdzić na podstawie dzisiejszych prób oszacowania jego stanu. Nie podejmujemy decyzji o remoncie obecnego obiektu. Ekspertyza dodaje, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić też, co jest w środku, czyli jak na przykład wyglądają instalacje w ścianach, bo nikt nie rozkuwał tych ścian. Kafelki zostały położone na płycie karton gipsowej, która na dzień dzisiejszy już się do niczego nie nadaje. Ona jest zmurszała, przegniła. I po prostu przystępując do remontu, będziemy praktycznie stawiali od nowa nowy obiekt. Podsumujmy, miasto wydało ponad 1 milion złotych na kupno Delfina od prywatnego właściciela, kilkadziesiąt tysięcy złotych na ekspertyzy, 20 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji nowej pływalni. Teraz władze miasta planują Delfina wyburzyć i wydać 6-7 milionów na budowę nowego basenu. Koszty całego przedsięwzięcia mogą więc sięgnąć 9 milionów, a pewne jest, że grubo ponad 1 milion złotych to pieniądze wyrzucone w błoto. Mieszkańcy osiedla Dobrzec domagają się już nie tylko uruchomienia basenu, ale i wyciągnięcia konsekwencji wobec władz miasta. W tym wszystkim winien jest chyba cały właściciel, ten prezydent miasta. On powinien chyba jakoś w tym większy wziąć udział i zdecydować. No a dzisiaj kto powinien za to odpowiedzieć? Też miasto. Według mnie miasto. Z wielką szkodą, bo jednak to jest duże osiedle, także brakuje tutaj. Właśnie trzeba dojeżdżać na drugi koniec, można powiedzieć, miasta, także wydaje mi się, że no to jest no, wielka szkoda.
Przed kupnem basenu eksperci wycenili koszty jego remontu na 500 000 zł. Po zakupie kolejna ekspertyza wykazała, że koszty takich prac mogą wynieść jednak 3,5 miliona złotych, czyli sześciokrotnie więcej. Prezydent Grzegorz Sapiński rok temu zapowiadał, że Delfin zostanie uruchomiony z końcem 2016 roku. Jego ówczesny zastępca Piotr Kościelny samo kupno basenu określał jako sukces władz miasta. Negocjacje, które zakończyliśmy, no trzeba powiedzieć, że także zakończyły się dla miasta sukcesem finansowym. Prezydent Sapiński zgodził się na kupno basenu Delfin, tym samym spełnił bardzo kosztowną obietnicę wyborczą. Obietnicę bezużyteczną dla mieszkańców i nieracjonalną, by nie powiedzieć szkodliwą dla publicznych pieniędzy Kaliszan. Na działce przy ulicy Hanki Sawickiej będzie teraz straszyć niszczejący Delfin, a w najlepszym wypadku pozostanie po nim goła ziemia, bo wartą 1 000 000 zł konstrukcję trzeba będzie wyburzyć. W międzyczasie miasto będzie szukać 7 000 000 zł na budowę nowej pływalni i być może rozglądać się za inną działką na te inwestycje. Równo miesiąc temu prezydent Grzegorz Sapiński zapowiadał złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie kupna Delfina. Taki wniosek na razie leży u prezydent Barbary Gmerek, która go analizuje. Obecna wiceprezydent w chwili, gdy miasto kupowało basen, była naczelniczką Wydziału Gospodarowania Mieniem i to między innymi urzędnicy tego wydziału oceniali zasadność kupna Delfina. Plany były ryzykowne i bardzo ambitne, niestety nic z tego nie wyszło. Zima pokrzyżowała plany drogowcom i dosłownie zamroziła aż 7 różnych inwestycji drogowych. Większość tych prac powinna być już dawno zakończona, ale terminy się oddalają w bliżej nieokreśloną przyszłość. W styczniu miały się zakończyć remonty na ulicy Browarnej, Piekarskiej. Robotnicy mieli zakończyć ciągle przedłużany remont ulicy Łódzkiej. Nic z tego. Zostało nam wykonanie robót wymagających gdzieś do 2 tygodni. Zostało do wykonania oznakowanie poziome. Został do wykonania odcinek tutaj chodnika po przeciwnej stronie, jak mamy cmentarz, w tym rejonie, gdzie był wykonywany mur oporowy. I na wiosnę nasadzenia drzew. Była też szansa i duża nadzieja, że w styczniu zakończy się budowa ronda na skrzyżowaniu Stańczukowskiego z ulicą Korczak. Jest ostatni dzień stycznia, a roboty ledwo drgnęły. Jeszcze jest dużo pracy do zrobienia. Tym terminem, który byłby wiarygodny, oczywiście pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków, to jest najwcześniej marzec. Dobre warunki atmosferyczne to warunek kluczowy dla wszystkich obecnych inwestycji drogowych. Jest zima i zbyt wiele nie można się w tej kwestii spodziewać. Właśnie ostatnie mrozy zmusiły drogowców do przerwania albo maksymalnego ograniczenia robót łącznie na 7 inwestycjach. Może zabrzmi to banalnie, ale zima zaskoczyła drogowców. Ostatnie zimy mieliśmy dosyć łagodne i takie sprzyjające możliwości wykonywania robót. To nie tylko w Kaliszu są wykonywane roboty w tym okresie, bo w wielu innych ościennych miejscowościach również. Wystąpiły, nie ukrywam, pewne opóźnienia w przetargach spowodowane różnymi, powiedziałbym, obiektywnymi okolicznościami. Nie jest to oczywiście dla mnie satysfakcjonujące, że te roboty prowadzimy w tym okresie i z uwagi właśnie na te warunki musieliśmy je przerwać. Przed zimowym paraliżem robót drogowych jeszcze jesienią ubiegłego roku ostrzegali m.in. radni opozycyjni. Władze miasta były tego świadome, ale ryzyko podjęły. Jak wyjaśniał wówczas Artur Kijewski, wiceprezydent odpowiedzialny za drogownictwo, remonty trzeba zacząć tuż przed zimą, bo w 2017 roku ruszą nowe inwestycje. Na razie jednak nowych remontów nie widać, a stare przykryła lodowa skorupa. Wpadnięcie w poślizg i w efekcie utrata kontroli nad autem jest częstą przyczyną tragicznych wypadków. Taka sytuacja na drodze zazwyczaj nie daje kierowcy drugiej szansy na skorygowanie swojej pierwszej reakcji w tak ekstremalnym momencie. Nawyki prawidłowego zachowania w momencie poślizgu dowoli i bezpiecznie można od kilku miesięcy testować na płycie poślizgowej przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu. Do tej pory z takich lekcji skorzystało około 400 osób. To biorąc pod uwagę liczbę śmiertelnych wypadków na drodze wciąż za mało. Specjalny tor jazdy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy przy Kaliskim Wordzie składa się z płyty poślizgowej, przeszkody w postaci kurtyn wodnych i urządzeń destabilizujących ruch, które wprowadzają kierowcę w poślizg. Wszystko oczywiście jest nawadniane. Jak tył wyrzuci w prawo, to kierownica też w prawo. Cały tor jazdy ma 800 metrów. Właśnie na tej infrastrukturze instruktorzy uczą się, jak hamować awaryjnie przy dużych prędkościach, jak wyprowadzić samochód z poślizgu w trudnych warunkach drogowych i jak omijać niespodziewane przeszkody.
Nie no wystarczy, nie szybciej, już nie szybciej. Sprzęgła też nie. A, no to co, tylko... O Boże! Tylko kierownicą? Ale bez hamulca, bo tu był hamulec ciśnięty i dlatego nas postawiło w poprzek. To co, tylko ruchami kierownicy mam... Tylko kierownicą. Tylko kierownicą. Ale to kurczę, od razu się odruch, że chcę zahamować, no tak, ta noga się leci od razu na hamulec. Mhm. Tego hamulca trzeba sobie odpuścić. Płytę uruchomiono 8 sierpnia zeszłego roku i jest to pierwszy taki tor w Wielkopolsce. Do dziś z lekcji na płycie skorzystało około 400 osób. To nie jest dużo, bo to można by zdecydowanie więcej. I na przykład niektóre ośrodki, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego się szkoliły, policjanci, ludzie indywidualnie, ludzie niektórzy kupują vouchery i wtedy na przykład tatuś kupuje prezent na gwiazdkę, pod choinkę, żonie, dziecku. Koszt jednogodzinnego szkolenia z jazdy ekstremalnej pod okiem specjalistów to 150 zł. 3 godziny, w tym godzina teorii i 2 godziny praktyki, to koszt 320 zł. Natomiast 5-godzinne szkolenie kosztować będzie 420 zł. Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku miesięcy, od 1 stycznia młodzi kierowcy szkolenie na płycie mieli przechodzić obowiązkowo. Przepisów nie wprowadzono jednak w życie i prawdopodobnie będą obowiązywać dopiero od połowy przyszłego roku. Tymczasem, jak podkreśla dyrektor Kaliskiego WORD-u, uświadamianie i szkolenie kierowców są pilnie potrzebne już teraz. W Austrii po wprowadzeniu obowiązkowych szkoleń na płycie poślizgowej liczba śmiertelnych wypadków spadła o 20%, a u nas jednak wciąż rośnie. Na takim torze swoich umiejętności powinien spróbować każdy kierowca. Wielu ludzi, jak przyszedł raz, to mówi, o ja muszę to przejść jeszcze, bo to za mało. I rzeczywiście, to jest za mało, ale warto to robić, ale warto też spojrzeć na to, że w zeszłym roku, w 2015 roku w Polsce zginęło na drogach 2938 osób. A teraz, w 2016 roku, według statystyk Komendy Głównej Policji, zginęło 3017, czyli mamy o 78 osób więcej. Nawet jedna godzina spędzona na torze może zwiększyć nasze umiejętności, a na pewno zwiększy u nas poczucie pokory i świadomość zagrożenia w naturalnych sytuacjach. No w takich realnych warunkach, nie wiem, jadę sobie 60 i tak mnie zarzuci, no to... To kwestia tego pierwszego odruchu, żeby się nie pomylić z tą kierownicą. Prace nad Kaliskim Torem Jazdy rozpoczęły się w 2014 roku. Budowa płyty kosztowała 5 200 000 zł. To była najsurowsza zima tej dekady. W porównaniu z tym, co mamy za oknem, tej zimy początek 2010 roku był jak epoka lodowcowa. Przypomnijmy sobie, jak wtedy wyglądały ulice Kalisza i jak całe miasto walczyło z żywiołem. Zobaczcie relacje z telewizyjnych Faktów Kaliskich. Kilka dni intensywnych opadów śniegu i silny mróz. W drugi weekend stycznia 2010 roku żywioł sparaliżował miasto. W odśnieżaniu ulic i parkingów uczestniczyli nie tylko drogowcy. Za łopatę chwycili strażacy, służba więzienna, straż miejska i zwykli kaliszanie. W walkę z zimą między 7 a 11 stycznia 2010 roku zaangażowanych było kilkaset osób, którymi kierował sztab kryzysowy. Drogi są bardzo kiepskie. No dzisiaj widzę już pługi trochę jeżdżą. Najgorzej jest... Proszę panią, na osiedlach. Śniegu napadało tak dużo, że trzeba było go wywozić wywrotkami poza miasto. Od 2010 roku nie zdarzyła się już tak surowa zima. Być może wszystko dopiero przed nami. W czerwcu na ulicach Kalisza pojawi się 10 nowych autobusów. Dostawcą będzie Solaris. To jedyna firma, która zgłosiła ofertę sprzedaży kaliskim liniom autobusowym nowoczesnych i ekologicznych pojazdów. Samochody będą kosztowały ponad 14,5 miliona złotych. Przetarg na dostawę autobusów został ogłoszony w grudniu. Wpłynęła jedna oferta, złożyła ją firma Solaris. Rozbieżność między kwotą, którą przeznaczyło na zakup autobusów KLA, a ceną zaproponowaną przez producenta było prawie 1,5 miliona złotych. Jak mówi Mariusz Wdowczyk, prezes Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego, to normalne postępowanie w przetargach. Jednak rozbieżność spowodowała, że spółka przez chwilę wahała się, czy zaakceptować ofertę. Był to ostatni taki dzwonek, żeby wstrzelić się przed górkę cenową, która na pewno pojawi się w momencie, kiedy będą rozstrzygane przetargi i będą realizowane zamówienia w oparciu o środki z programów operacyjnych poszczególnych województw. Także z uwagi na to, że w całym województwie wielkopolskim
Tych projektów jest 9, a łącznie będzie to około blisko 200 programów operacyjnych w różnych miastach i gminach realizowanych. Wtedy na pewno ceny pojazdów będą wyższe. 10 najnowszych Solarisów Urbino 4 zastąpi pojazdy najstarsze i w najgorszym stanie, którymi dysponuje KLA. Nowe będą niskopodłogowe, ekologiczne i będą miały około 12 metrów długości. To będzie przynajmniej 80 miejsc pasażerskich i przynajmniej 20-28 miejsc siedzących, także te dane szczegółowe, bo przecież one wciąż tutaj negocjacje trwają, co do jeszcze ulep, absolutnie klimatyzacja będzie już, to już jako standard. Zgodnie z umową nowe autobusy do Kalisza przyjadą najpóźniej 21 czerwca. Po tym terminie KLA zacznie naliczać karne odsetki. Spółka weźmie je w leasing operacyjny. Raty będą rozłożone na 10 lat. Być może pod koniec roku w Kaliszu pojawią się także autobusy, które miasto kupi dzięki 15 milionom dotacji ze wspomnianego wielkopolskiego programu operacyjnego. Miasto planuje zakupy 9 pojazdów, w tym 5 hybrydowych. I tą informacją żegnam się z Państwem. W weekendowym przeglądzie wydarzeń to już wszystko. Magazyn Miejski już w poniedziałek o 17.15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.